Cześć, Adam Kowski, witam Was na kanale MGSM.pl. Jesteśmy chwilę po europejskiej premierze nowej rodziny smartfonów Asusa, czyli Zenfone 4. Jest ze mną flagowy przedstawiciel tej rodziny, Asus Zenfone 4. Zapraszam Was teraz na krótki przegląd telefonu i moje pierwsze wrażenia związane z tym oto urządzeniem. Zaczynamy jak zwykle od przejrzenia zawartości zestawu. Odpakuję go teraz razem z Wami, także będzie to takie bardzo na gorąco. Sam nie wiem, co opakowanie kryje. No, ale trzeba to sprawdzić. Folia zdjęta. Otwieramy z pewnym mozołem pudełko. No i oczywiście wita nas tym razem nie telefon. Najpierw mamy kopertę. A co w niej? W niej, moi drodzy, instrukcja instalacji karty, naklejki z e-mailem i silikonowy pokrowiec. Fajnie, że Asus pomyślał o takim dodatku. Będzie on chronił obudowę. Przynajmniej dłużej telefon będzie wyglądał jak nowy. A to już sam Zenfone. Obejrzymy go za chwilkę. Co dalej? Pod przekładką mamy wiadome składniki. Przewód, słuchawki i zasilacz. Zasilacz sieciowy jest 2-amperowy, ale my lepiej przyjrzyjmy się słuchawkom. To model dokanałowy i tu w komplecie jeszcze mamy wymienne silikonowe końcówki w różnych rozmiarach. To tyle, jeżeli chodzi o zestaw. Obejrzyjmy sam telefon. Zenfone 4 otrzymał zgrabną obudowę opartą o metalową ramkę oraz dwie tafle szkła 2,5D. Obudowa jest dosyć smukła, a przy tym wystarczająco sztywna. Tutaj nic nie trzeszczy, nic się nie ugina, wszystko jest spasowane naprawdę bardzo solidnie i porządnie. Ekran, jak widzimy, ma dość modne, wąskie obramowanie. Tutaj te boczne ramki zredukowano do minimum. Oczywiście to jest kwestia wizualna, no niemniej dosyć atrakcyjnie to wygląda. Nieco większe marginesy mamy nad wyświetlaczem i pod, ale nie są one puste. Zagospodarowano je, wiadomo, na górze kamera, czujniki i głośnik słuchawki, na dole zaś skaner linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem Home. Dotykowy. On nie jest wciskalny, to jest tylko element sensorowy. Tył telefonu jest całkowicie gładki. Ja mam wersję białą, ale są oczywiście jeszcze inne kolory. On bardzo fajnie się mieni. Tutaj niestety w tym oświetleniu kamera nie jest w stanie tego oddać, ale wierzcie mi, zachowano koncentryczny wzór biegnący od loga ku brzegom telefonu i w odpowiednio padającym świetle te kręgi bardzo fajnie się mienią. No ale co szczególnie ważne, aparaty fotograficzne, jak widzimy, mamy tu podwójny aparat. Aparaty nie wystają poza obrys obudowy. Obudowa jest tutaj całkowicie gładka. Rzućmy jeszcze szybko okiem na rozmieszczenie pozostałych elementów. Na górze w zasadzie pusto, widać tylko otworek mikrofonu, no i oczywiście linię anten. Na prawym boku przyciski głośności i włącznika w dość standardowym miejscu, wygodnym, w miarę dobrze oddalone od siebie, pracujące z wyczuwalnym kliknięciem, także dość komfortowe moim zdaniem w użyciu. Reszta boku gładka, no i przechodzimy na dół telefonu. Tu pojedynczy głośnik, kolejny mikrofon, port USB-C i wyjście mini jack. Lewy bok w zasadzie prawie że cały gładki, bo mamy tutaj jedynie otworek wskazujący na obecność szufladki kart. Do niej za chwilę zajrzymy, ale aby tam zajrzeć, z koperty, którą już widzieliście, musimy wydobyć przyrządzik do otwierania gniazda. Otwieramy i cóż tam się kryje? Plastikowa, ale usztywniona trochę po bokach metalem szufladka, w której możemy umieścić dwie karty nano SIM,
albo jedną kartę nanoSIM i pamięć microSD. To znaczy, że mamy tutaj do czynienia z hybrydowym gniazdem kart. To jeszcze kilka słów na temat specyfikacji. Zenfone 4 ma 5,5-calowy wyświetlacz Full HD wykonany w technologii IPS+, dający jasność 600 nitów. Rozdzielczość wyświetlacza i jego przegodna przekładają się na współczynnik gęstości 401 pikseli na cal, a wszystko to chroni szkło Gorilla Glass. Telefon ma procesor Snapdragon 630 z 8 rdzeniami taktowanymi 2,2 GHz i układ graficzny Adreno 508. Jest też wersja tego smartfonu ze Snapdragonem 660, to tak dla porządku. Procesor wspomaga 4 GB pamięci operacyjnej, natomiast pamięć wewnętrzna mieści 64 GB i można ją powiększyć kartą microSD o nawet 2 TB. Dla porządku też dodam, że występuje również wariant z pamięcią operacyjną 6 GB. Telefon ma oczywiście LTE, ma też Bluetooth w najnowszej wersji 5.0, ma dwuzakresowe Wi-Fi, a port USB może pracować w trybie OTG. Sporym i podkreślanym tutaj atutem wyposażenia naszego Zenfona jest tylny podwójny aparat fotograficzny. Tworzą go dwie matryce o rozdzielczościach 12 oraz 8 megapikseli z różnymi obiektywami. Przy tym 12-megapikselowym aparacie mamy obiektyw o ogniskowej 25 mm i kącie widzenia 83 stopnie. Ten aparat ma optyczną stabilizację obrazu. Pomocniczy aparat, ten drugi, ma 8 megapikseli i kąt widzenia 120 stopni dzięki ogniskowej 12 mm. Tu już nie ma optycznej stabilizacji. Producent nie określa parametrów drugiego z obiektywów, ale główny obiektyw ma przysłonę 1,8, czyli całkiem przyzwoitą. Dla odmiany, przedni aparat ma 8 megapikseli i przesłonę 2,0. Telefon zasila akumulator o pojemności 3300 mAh i to jest dość fajna informacja, bo wróży dobrze na czas działania telefonu, a zobaczcie, smartfon wcale nie jest zbyt gruby. Uzupełniając jeszcze dodam, że w tej chwili smartfon ma zainstalowany system Android 7.0 z interfejsem Zen UI 4.0. No to cóż, może zajrzymy, co kryje w sobie interfejs. A tak oto wygląda interfejs naszego Zenfona. Telefon wystartował już z Androidem 7.1.1. Okazało się, że w międzyczasie już został zaktualizowany i już u nas będzie miał 7.1.1 na dzień dobry. Zajrzyjmy może, jak to wszystko wygląda. Standardowe powiadomienia, standardowy panel skrótów, oczywiście z możliwością ich edycji, ale wszystko to działa znajomo, dokładnie tak jak w zwykłym Androidzie. Układ ten powitalny również jest znajomy. Mamy tutaj zwyczajny zasobnik aplikacji, ale Asus dokłada nam spore możliwości personalizacyjne. Jak widzimy, mamy motywy. Możemy sobie zmienić zupełnie wygląd ekranu. Mamy też spory wpływ na to, jak ten interfejs wygląda. Możemy zmienić układ ikon w zasobniku, możemy je szeregować na różne sposoby, łączyć foldery. Jest też opcja inteligentnego folderu, czyli samoczynnego tworzenia folderu kontekstowo po połączeniu przez nas kilku aplikacji. Później już będą dodawane automatycznie do tego folderu. Możemy zmieniać krój ikon, możemy zmieniać czcionkę. Jest tutaj naprawdę sporo różnych możliwości dostosowania wyglądu telefonu do naszych potrzeb. Ja tu na razie pracuję na surowym wydaniu, takim jakie jest zaraz po wyjściu z fabryki, bo ja przed chwilą ten telefon uruchomiłem i tak naprawdę odkrywam go razem z Wami. Co ważne i co bardzo mnie cieszy, zauważyłem, że Asus nie przesadza z ilością aplikacji na start. Kiedyś ta firma kładła naprawdę sporo różnych apek dodatkowych, a tym razem ograniczono się. W zasadzie poza Selfie Masterem, czyli taką apką, która pozwala nam upiększać nasze selfiki, upiększać nas samych, łączyć nasze selfie w kolarze i tak dalej. Mamy też mobilny menedżer, czyli taką aplikację dosyć przydatną do zarządzania telefonem, do oczyszczenia go ze zbędnych
plików i tak dalej. Oczywiście motywy. No i kilka aplikacji, które i tak każdy z nas instaluje. Facebook, Instagram i Messenger. No w zasadzie każdy to na dzień dobry sobie instaluje do telefonu. No fajnie, tutaj już nie trzeba pobierać, bo są na dzień dobry na miejscu. Zerknijmy jeszcze tutaj. Mamy dostęp do chmury na pliki od Asusa. Jest dyktafon, jest menedżer plików. Pakiet od Google, no to oczywiście. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o aplikacje preinstalowane na starcie. Menu ustawień różni się graficznie od standardowego tego, jakie mamy w zwykłym Androidzie bez żadnych nakładek. Niemniej to jedynie grafika. W zasadzie układ wszystkich opcji jest taki sam. Tutaj się pojawiają tylko pewne dodatki, chociażby OptiFlex, przyspieszający uruchamianie aplikacji. Mamy oczywiście opcje związane z pokrowcami aktywnymi, czyli takimi z okienkiem z wycięciem, pokazującym pewne elementy interfejsu bez otwierania pokrowca. Są oczywiście motywy, tutaj też mamy do nich dostęp. No i zerknijmy jeszcze na pamięć. W naszym telefonie są 64 GB i na powitanie system zjada nam 13,24 z tej przestrzeni. Ja tutaj jeszcze kompletnie niczego nie zainstalowałem, więc przyjmujemy, że taką ilość pamięci na dzień dobry tracimy z tych 64 wbudowanych. Dodam jeszcze, że sensory systemowe umieszczono pod ekranem, są podświetlone, ale tutaj w jasnym świetle niestety ich nie widać, wierzcie mi, są, natomiast nie można zmienić ich układu, no co jest oczywiste w przypadku sensorów przypisanych na stałe. Tu mamy back, tu mamy menu ostatnio używanych aplikacji. Mamy tutaj też jeszcze tryb łatwy, czyli z interfejsem uproszczonym i tryb dziecięcy. A tak wygląda interfejs aparatu fotograficznego. Tak na pierwsze wrażenie oceniam go jako prosty, przyjazny i dość intuicyjny. Mamy szybki dostęp do nagrywania wideo, mamy przełączanie się pomiędzy kamerami przednimi a tylnymi, mamy również możliwość przełączenia się pomiędzy obiektywem szerokokątnym a standardowym. Jest też kilka trybów dodatkowych, m.in. upiększanie, duża rozdzielczość, czyli łączenie kilku klatek w zdjęcie o wysokiej rozdzielczości. Mamy timelapse, tryb automatyczny, to jest oczywiste, tryb manualny oraz możliwość tworzenia animacji GIF. Z drugiej strony mamy dostęp do filtrów, po prostu filtrów barwnych, takich kreatywnych, jakby ktoś chciał się pobawić. O, tak to wygląda. Generalnie interfejs pracuje bardzo fajnie, kwestia przyzwyczajenia się tylko do gestów, co wyciągamy z której strony i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o interfejs kamery. Mnie on się podoba, podobnie jak cała reszta nakładki. Moim zdaniem interfejs Asusa zmierza w dobrym kierunku, nie ma zbędnych aplikacji, nie ma zbędnych bajerów, wodotrysków, jest w zasadzie to, co potrzebujemy, plus nadal są dosyć szerokie możliwości personalizacyjne, ale telefon wcale nas nie zmusza, abyśmy z nich korzystali. Jeżeli nam się podoba ten standardowy widok, to nie musimy niczego zmieniać. Teraz nadchodzi czas, żebym przesiadł się w całości na ten telefon, zaczął go używać jako mojego podstawowego smartfonu, by móc za około 2-3 tygodnie opowiedzieć Wam o nim zdecydowanie więcej niż teraz, bo teraz to był tylko taki szybki przegląd na gorąco, bo jak widzieliście, telefon chwilę temu wyciągnąłem z pudełka. Więc cóż ja mogłem powiedzieć na temat jego użytkowania. Na razie sprawia dosyć dobre wrażenie. Nie jest to taki typowy flagowiec, bo nie jest to telefon z najwyższej półki cenowej. Zapowiada się po prostu bardzo, bardzo przyzwoity średniak z niezłym aparatem. A jak to wszystko wygląda i działa w praktyce, opowiem Wam w kolejnym filmie. To na razie tyle, jeżeli chodzi o Zenfona 4. Na pełną recenzję zapraszam Was za około 3 tygodnie. Wtedy też opowiem Wam, jak na dłuższą metę przedstawiała się eksploatacja tego telefonu. Pokażę Wam też również przykładowe filmy i zdjęcia robione tym telefonem. A na razie zapraszam na pozostałe filmy na tym kanale. Cześć!